No ten len taki ładny urósł, ale dużo trawy w nim, bo to w tym roku leją deszcze i takie plewiłam go i patrzcie, ile chwastów w nim jest. Siany był końcem kwietnia, to 2 miesiące już rośnie, a jeszcze będzie, bo już kwitnie, będzie jeszcze rustek, to nasionko będzie 2 tygodnie rosło i 2 tygodnie potem będzie dojrzewało i później go będzie można już wyrywać, bo tak do 6 tygodni to on już będzie dojrzały. Tylko jakiś taki nie bardzo wyrósł wielki, dlatego chyba, że za bardzo mokro w tym roku było, bo to te deszcze leją i to jest za dużo. Jest wilgoć potrzebna, ale jest stanowczo za dużo tego deszczu w tym roku. Dojrzały ten len, dosyć tak, bo to teraz słonko bardzo grzeje, to lato jest ciepłe, z wiosny było dużo deszczu, to się powalił, bo był gęsty, a teraz odojrzał, no i rwiemy go, ale bardzo jest sucho, ciężko się rwie, ale powoli go wyrwiemy, bo jest dojrzały, to nie będzie długo stał w tych dziesiątkach, a tak za 3 dni, 4 będziemy go zaraz mucić, bo będzie już suchy, dojrzały, jest to dużo mu nie potrzeba na tej pogodzie, to on szybciutko wyschnie. I weźmiemy do domu i obijemy go z tego nasienia. Potem się go rozciągnie ładnie na łące i niech tam te 3 tygodnie się rosi, bo tyle powinien prawidłowo 3 tygodnie leżeć na rosie, tylko żeby jeno jeszcze deszcze przelatywały. Jak nie przejdą deszcze, to będzie na tych rosach trochę dłużej musiał leżeć. Tak, lepiej jak nie usech, teraz trzeba obić z tego ziarna, tak jak wam mówiłam, bo to ziarno to jest woli, ale jakiś taki dzisiaj nie bardzo tam na, chyba się modzie na deszcz, czy co, na odwilż, nie bardzo się my chce już amucić łom. Nieraz to się tu muciło, tak było więcej tygodni, ze 2 tygodnie. Bo to trzeba było, żeby ono na słonku trochę przysech ten lan i wtedy się lepiej mucił. Ziarno bardziej się sypało. Tak. A dzisiaj też się trochę muci. Nie bardzo, ale reszta się wyczepie. Bo szkoda, bo te plowy to... A, będę gadać. Tak powiem wam jak prawda. Te plowy to się daje świniom. One ze ziemniakami bardzo lubią. I łatosiamia to tak... jest pożyteczne. To jest tak jak lekarstwo i dla krów, i dla cielatów, jak się małe odchowywało, to się gotowało to siamia. Nie dawało się mleka, tylko się dawało siamia gotowane. I cielata się chowały, bardzo ładnie odchowywały się. Jak to chciał na krowa se przychować ciela, to tylko to siamia się gotowało. Po wymuceniu tego lnu, to tak się go potem rozciąga na rosę na 3 tygodnie, żeby on leżał, żeby ta słoma, co w środku jest, przegniła, tylko żeby samo włókno zostało, a włókno to jest na tym ździebełku na wierzchu, a w środku to jest taka, tak się nazywa to słoma i ona musi przegnić tu na rosach i potem dopiero się ją bierze do miodlicy i miodli, żeby to wyczepać, tę słomę, te paździerza, a żeby samo włókno zostało, bo z tego się tylko lęsie jest na to włókno. Bo to jest najważniejsze. No i ten, to ziarno też jest bardzo drogie. Bo to jest i na olej, i na pokos. Dawniej brali do smażenia olej. Się robiło tu na liczbę.
w Czebosi był taki prywatny, co robił te oleje. I tam zawsze chłopy brały se tak na jesieni, już późną jesienią, jak się robił chłód. I na całą zimę się robiło ten olej, tam tłoczyli z tego lnu, z tego siemienia, na placki, na wszystko był bardzo dobry. Ładnie urosił się na mlen, bo były trochę deszcza i o, widzę, że jest włókno ładne, bo to ta słoma się wyczepie ładnie, zostaje samo włókno, ale jakie ładne, niebieskie, będzie fajny len, będą dobre nici z niego. Przygotowujemy teraz ten len, tylko trzeba go trochę porozstawiać. Bo on urosił się ładnie. No leżał 3 tygodnie na rosie, a były rosy fajne. Bo zebraliśmy go kiedyś, ale nie jest taki jeszcze dokładnie suchy. To trzeba go porozstawiać, niech on się dosusza. No, potem my go wyrwali tak pora i łomuciliśmy to ziarno. To ziarno to jest dobre na wolę i to będziemy mieli dla krów, makuchy. To dla siebie będzie na woli, to jest najlepszy woli na placki, bo się smażyło i wszystko się robiło na tą oleju. I teraz jest, trzeba tak to robić. Tak, biorę ta szczotka, teraz poczeszemy trochę tego lnu. Fajny ten lan, bo niedużo go złazi nawet. Taki się robi, on jest taki dobry, bo jest promienisty. Nawet go dużo na szczotce nie złazi, bo jak niektóry to jest taki ugnity czy jakiś, to go dużo odchodzi, a tutaj go nawet tak nie odchodzi dużo. No to z tego to będziemy potem powrozy robić, jak się będzie krowy pasło, to z tych pachów to będziemy robić powrozy krową, się też będzie wsiadło i to tak zawsze się robi. Tak, to będzie potrzebne to dla bydła. Na powrozy, potem się będzie pasło, w lecie, na wiosnę, to się zawsze na wiosnę traci powrozy. O, promienisty, ładny ten lan, ciemny, nawet się nam udał tego roku, ładny, bo nie rosło taki pole, przewrócić, nie było burzy, nie położył go. Burza, bo jak wiatry są, to położy, to potem on taki przeżył. I dobrze ugniął, bo były rosy fajne, nawet fajny. Będzie się dobrze przód, bo jest promienisty. Jaki piękny ten lan, jaki siwy. Fajny lan. To masz drugie. Fajne włókno, fajne. Zwiąż tam. Zaraz. Niech go tak obrobię, jak się należy. Tak. Połóż go tam. To jest przygotowane już do przedziania. Tak. No tak, a ja się będę przedziać. Przedzie babcia litecka, długo, długo za morze. Jak Marysia urośnie, to babuni pomoże. Jak Marysia urośnie, to babuni pomoże. Plan nam zakwit, Marysiu, niebiesieńkie już pole. Jedno niebo na górze, drugie niebo na dole. Jedno niebo na górze, drugie niebo na dole. No ja przędę len, a z tego lnu to są się robiło nici, a z tych nici to będzie płótno. No to się szyło dawniej, tak za moich czasów dziecinnych. Spodnie, koszule, prześcieradło na łóżku, to było najzdrowsze i najlepsze takie było lnianne, bo to było naprawdę zdrowe. To wszystko było swoje lnianne takie o... Dawało się do tkoca, potem tkoc zrobił płótno,
A to płótno potem się bieliło trochę na trawie, moczyło się go najpierw we wodzie, w takim dużym jakimś cebrzyku i rozciągało się go na trawie, na słońcu, a on wtedy się bieliło to płótno. No i z takiego wybielonego płótna później się szyło. O, na przykład takie koszule, jak ja tu mam, czy taką spódnicę, to takie, to jest wszystko lniane. Z takiego właśnie, tego lnu, z tego płótna. No, to jest bardzo dużo roboty koło tego. To jest ciężka praca, no ale trudno się mówi. Tak się dawniej robiło. Ja jeszcze pamiętam, moja mama tak robiła, ja jej pomagałam nawet. Bo ta prząślica to jest tak samo po mojej mamie. Wrzeciono wszystko, to jeszcze trzymałam to w szopie. No i jest. Teraz się mi przydało nawet. Trochę umie przyć, bo mnie nauczyła moja mama. Bo byłam sama w domu. To mama chciała, żeby jej pomagać, to jej pomagałam, wszędłam trochę z nią i dlatego teraz jeszcze trochę umie przejść. No ja przedę te nici, ten len taki, o, jak jest, bo to z tego mojego lnu, to te nici przedę, tam ona ten wrzecionie, to trzeba trochę ślinić, bo nitka by się nie skręciła, jakby była taki suchy len. Tylko musowo ją ślinić, to ona się skraci i ona jest mocna nitka wtedy. I nie rozkrąca się. I potem się to zanosi tak, o, na motowidło się to moto, to się moto tak. 24 nitek to jest jedno pasmo. A na to, w tam przedzionku to jest 3 łokcie, to jest po 20 tych pasmów, to jest jeden łokieć. A każde przedzionko musi mieć 3 łokcie, to znaczy 60 tych pasmów. A w każdym paśmie jest 24 nitek, no. I z tego potem wychodzi metr płótna, z tego przedziąka. I o, tak trzeba wyrównać i to jest cianka piękna, nitka to wrzeciono, to jest samą po mamie. I ta prząślica tys, i ten krazel, to wszystko, bo to się zachowało, bo to nie chciałam tego niszczyć, to o, tak jest samą. Ale to jest ciężka robota. Palce muszą odchodzić i być sprytne, a moje palce już teraz nie są takie, jak były młode. Już takie się robią, ale jeszcze będę przadła. No bo jak trzeba, to się przejdzie.